poranne światło cienie są najpiękniejsze. Cześć pieski, cześć. Malwy zaglądają już do tarasu. O. Hej Jabłka, idę do was, idę. Och. Nad głową mi jeżyk pofrunął. Opa, o, promienie słońca złapałam dla was, proszę bardzo. Tęczowe. I jabłuszka. Tak. Na górze gaworzy chłopczyk malutki. U sąsiadów. Cisza i spokój. I gołąb robi hu-hu. Za nami wielkie burze, ulewy, huragany. Tak. Artur poszedł zrywać czereśnie, widzicie? O, tam wiadereczko tylko widać. U pani Alfredy, naszej kochanej sąsiadki. Pani Bożeno, dziękujemy. Dostaliśmy SMS-a. Panie Arturze, czereśnie już dojrzały. No to, o, widać Artura? Spróbuję jeszcze bliżej widzieć. O, tak, tak, tak. O. Arturowe spodnie zielone. Idziemy dalej. Tak. Już pierwsze czereśnie zostały zebrane. Pół wiadereczka małego i już są w słoiku. Robaki? Tak, są robaki. Dwie godziny moczyły się w wodzie i robaki sobie wyszły. A zresztą robaki to zdrowe białko, prawda? Mhm. A tutaj będzie pizza, zaraz wam pokażę. Tak, Artur zrywa czereśnie, a ja przygotowałam zaczyn drożdżowy. Tutaj rośnie. Tutaj, tak. Tu będzie pizza. Zobaczymy dalej. A tutaj będzie chleb pszenno-żytni na zakwasie. Tutaj dojrzewa już. Dokarmiłam zakwas, który był żytni w lodówce, więc musiałam go ocieplić, dokarmić. I tutaj będzie chleb wyrabiany. Także tutaj rośnie zaczyn drożdżowy. A tutaj zaczyn chlebowy. Dwa różne i równie smaczne. Mhm. Zmęczona jestem po tych upałach, także staram się ciutkę zmobilizować i coś dobrego zrobić. Wrzuciłam do naszej różyczki na stole. Tak, uratowaliśmy ją. Tylko była w takim, taka już przy ziemi, cała taka była. O, momenta, teraz zrobię. O tak, ciutkę może mi się uda. Za ciemno w pokoju jest, ale to nic. O, tak piękna jest, tak ładnie rozkwitła, cała była w piachu, tak pochylona przy ziemi. A tutaj jest następna. O, tutaj jest w pączku. Śliczne są. Tak, tak. A tutaj jeszcze najmniejszy pączek. To wszystko. O, tutaj idziemy z góry. O, najmniejszy pączek róży. A potem będzie różowy. O, popatrzcie, kochani. Tak, taki jestem malutki, a będę taką piękną różą. Dzisiaj jest pierwsza sobota miesiąca, to tak dla Matki Bożej. Śliczna róża. Patrzymy chwileczkę, o. Kochani moi, już ciasto drożdżowe już się podniosło, zaczyn chlebowy też. Zaczyn chlebowy już, o, już Artek idziesz? Artur, bo zawołałam Artura, koszula ci wyszła. Niżej. Poczekaj, nie ruszaj, dobra. Czereśnie. O tak. Jak ci się zbierało, panie Artur? Znakomicie, deszcz padał. O tak, od bliska zobaczymy. Ciemni, za jasno, bo to jest... O, właśnie. Kochani, proszę. Pani Bożeno, pani Alfredo, dziękujemy bardzo. Tak. I dla taty też. I dla wszystkich, że się podzieliście z nami czereśniami. Będziemy robić co z tego, Artur? No będziemy drillować i taki drzemek będziemy taki robić. Taki drzemek, taki z taką galaretkę, o, jedna jest w Tokio. Jest w nich pełno robaków. Tak. A robaki to też białko. Będziemy moczyć w wodzie 2 godziny, one sobie wyjdą na spacer, wypłuczemy, a potem je zjemy. Znaczy czereśnie zjemy. O tak, jeszcze troszkę, jeszcze na to już możesz kłaść. Kochani moi, jest czas, kiedy już chleby dwa urosły, tak, przed pieczeniem, ale jeszcze raz będę nad nimi się pochylała. Gałgan, gdzie ty jesteś?
Cześć, ja byłem na czereśniach. Gałgan. O. Dobra, dobra. Chleby są, ale mnie dzisiaj interesują czereśnie. Cześć, kochani. Wy sobie gadajcie, a ja idę na czereśnie. O, tak jak moje nos. Niam. No dobra, dobra. Kochani moi, to lecimy dalej. Chleby już są. Czereśnie się myją. Pokaż. Chcecie zobaczyć robaki? Robaki? Pokaż. O, zobaczcie robaki. Może znajdziemy gdzieś robaka? Znajdziemy gdzieś robaka? Wypłynęły wszystkie. Tak. Dalej. Tutaj już Artek przebiera wszystkie te, co są. Tu są. O, o. Widać, jak pływają. Widać? Widać, jak pływają robaki? Proszę zamknąć oczy, jak jest coś wrażliwy, nie będzie. O, widzicie? Robaki wyszły na spód. Dobra. O, jest przykład, proszę bardzo. Dobra, wystarczy. Proszę bardzo. Są. A tutaj, tutaj przygotowane jest 6 pizz. Tak. Zaraz będziemy je piec. Dzisiaj pizze są takie, o, takie bardzo obfite. Bardzo. Również z boczkiem. Z boczkiem, tak. Nareszcie dostaliśmy ekologiczne mięso wieprzowe. Nie z boczek, ale spójrzcie, czego tutaj nie ma. Tak, popatrzymy. Dalej. I jeszcze 6 tutaj jest. Także dzisiaj nie 12, nie 9, a 6 pizz. O, proszę bardzo. Popatrzymy. Lecimy dalej. Proszę bardzo. A te chciał takie grubsze, więc będą grubsze. Jestem cała mokra, ale zrobiłam. Całą noc grzmociły burze, zaklało. Po tych wstrętnych upałach jest apetyt na coś takiego właśnie smacznego. Widzicie? Wystarczy? Dobra. Aha, jeszcze jest ciasto, zrobiłam jeszcze drożdżowe. O, tutaj, kochani moi, jest już ciasto drożdżowe. 2 takie ciasta drożdżowe. Ciasto drożdżowe. Słuchaj, jakie są dobre te czereśnie. Z robakami jesz? A co? Niedobre robaki? Ho. Ciasto drożdżowe. Musiałem przybiec na ciasto drożdżowe. Och, pachnie drożdżami. A czym ma pachnąć? Drożdżami pachnie. Och, idę na czereśnie robaki. Idź. Dobra, kochani moi. Jest jeszcze jedno ciasto. Pokażesz, Artek, na drugim cieście? Na drugim oknie? O, to na chwileczkę zobaczę. No dobrze, już będę taki spokojniejszy. Będę wąchał chlebek. O, jest drugie. Czekałem, Artek, czekałem na drugie ciasto. No ale to się doczekałeś. O, pokaż tutaj. Urosło. Trzymaj. Prosto połóż. Prosto. Jakieś takie kosmiczne to ciasto? Bo się wygięło. Kosmiczne? Kosmicznie wygięło. Ho. Dobre jest. No dobra, kochani moi. Pizza będzie zaraz. Pizza będzie smażona, a ja lecę na czereśnie z robakami. No dobrze. No to cóż, do następnego spotkania, a my pieczemy pizzę. O tak. Witajcie. Niedzielny poranek. Artur jeszcze śpi. Długo dziubał te czereśnie. Ja doprawiłam je dzisiaj. O! Doprawiłam je mąką ziemniaczaną, mąką kukurydzianą, pieprzem czarnym. Dałam troszeczkę soku z winogron, żeby zakwasić, bo są bardzo słodkie. I będzie taki żel. Zagotuję i włożę do słoiczków na zimę. Tak, takich małych słoiczków. Mój głos też jeszcze śpi, ale chciałam Wam pokazać ten czereśniowy, tą czereśniową radość, tak? No to co, pięknej niedzieli, kochani, i słodkiego czereśniowego lipca. Już bez burz takich wielkich, bez wielkich huraganów.